Starej Kopalni po raz kolejny wystartowała Moc Maszyn. Trwająca 4 dni impreza dla miłośników motoryzacji to przede wszystkim pokazy samochodów, zarówno zabytkowych, jak i najnowszych modeli. Po raz drugi rozpoczęliśmy Moc Maszyn, czyli motoryzacyjną majówkę w regionie wałbrzyskim. Przez 4 dni będziemy prezentować różne pojazdy. Dzisiaj pokazujemy Państwu nowe auta oraz oczywiście pojazdy przygotowane w ramach strefy historii. Jutro zapraszamy do oglądania pojazdów zabytkowych, następnie specjalistyczne i rajdowe oraz wyścigowe. Każdego dnia strefa dzieci, koncerty, festiwal food trucków i wiele, wiele atrakcji, no i przede wszystkim ciekawe samochody, więc zapraszamy, codziennie w samo południe zaczynamy. Imprezę prowadzi Adam Kornacki z TVN Turbo. Do zobaczenia w Starej Kopalni. Odwiedzający Starą Kopalnię mogą zobaczyć m.in. takie samochody jak Fiat Ritmo, Saab V4 czy replikę Stara, którym kierowca rajdowy Jerzy Mazur brał udział w rajdzie Paryż-Dakar. Imprezę prowadzi polski kierowca wyścigowy i dziennikarz motoryzacyjny Adam Kornacki. Motoryzacja przynosi nam mnóstwo niespodzianek. Żyjemy w czasach rewolucyjnych, mamy fantastyczne nowe technologie w nowych samochodach i te samochody będziemy prezentować w Starej Kopalni podczas najbliższych 4 dni, ale mamy także tutaj piękno tej starej motoryzacji, do której wracamy nad wyraz chętnie. Samochody z lat 80., z lat 90. stają się dzisiaj niezwykle modne. Chcemy poczuć tę motoryzację, chcemy te samochody dotknąć, obejrzeć, powąchać, wspomnieć sobie te czasy, kiedy one królowały na naszych drogach, żeby z rozrzewnieniem wspominać to, co już było i co być może już nigdy nie wróci. Jedyna i niepowtarzalna okazja, bo tu i nowe, i stare samochody w Starej Kopalni. Jest przepięknie. Jednym z samochodów, który wzbudził duże zainteresowanie odwiedzających Starą Kopalnię, był Nissan Leaf, posiadający wyłącznie napęd elektryczny. Będziemy mieli także samochód elektryczny, w 100% elektryczny. Dzisiaj ta elektryfikacja motoryzacji wkracza w bardzo masowy charakter i będzie tutaj Nissan Leaf. To jest samochód, który jest zaprojektowany od początku jako samochód elektryczny, najpopularniejszy samochód elektryczny świata. W zupełnie nowej odsłonie jest to nowy Nissan Leaf, który kilka miesięcy temu ujrzał światło dzienne, najpierw na salonach, a potem jest dostępny u dealerów. Także Nissan Leaf, bezszelestny auto, które w mieście zawsze jest najszybsze, jest ładowane z gniazdka i jest to po prostu fenomenalna motoryzacyjna technologia. Pełny harmonogram Mocy Maszyn można znaleźć na portalu wałbrzych24.com.